Halo. Dzień dobry. A co tam? Dobry wieczór. Jak tam, powiedz, jak tam u ciebie jest? No w sumie no normalnie otrzymuję grę, no i patrzę na upadek Litwy, która nie dość, że odrzuciła moją propozycję pokojową, to jeszcze jak mój król, zobaczył, że odrzuciła, to padł na zawał. Twój król padł na zawał? Tak, tak, bo stwierdził, o kurwa, no nie wierzę. No nie, no o, po prostu... Jesteśmy zgubieni. Dokładnie. Aczkolwiek widzę, że chyba teraz już zaakceptują, więc wysyłam ponownie im propozycję i w tym momencie zatrzymujemy szybko grę, zanim mój kraj wybuchnie. Wow, ładnie. Nie chcemy, żeby mój kraj eksplodował i robimy bardzo ważne rzeczy. Zacznijmy od realizowania prowincji. Tam sobie porób coś, bo to trochę mi zajmie. Wiesz co? Spojrzę, czy mogę cię zrywalować zaraz. Bo zaczynasz być bardzo groźny. Może... O, już masz koalicję! Ha! No, ale to tam taka... mała koalicja. O, kilka krajów cię nie lubi za bardzo. Oj, tam zaraz nie lubi. Ja cię nawet troszkę nie lubię, wiesz? Ale nie możesz być w koalicji. No, jeszcze nie mogę. Musiałbyś mieć 50. Zacznijmy od tego. Insult, litości, insultować mnie, no, dla litości. No, co to o tobie świadczy? Że cię zinsultowałem. No, zreprezentujesz teraz biedę. Ty JP. O nie, to teraz to... Wiesz co ci powiem? Zajebać ci z bani? No to dawaj. No dawaj. Zobaczę, zniszczę cię. Dobra, teraz tak. Skoro już spaliłem wszystko, co mogłem spalić, to teraz trzeba zrobić bardzo ważną rzecz, bo ja mam za dużo overextension. No. On też nie wypowiem wojny, bo jesteście szefami tej pierdolonej ligi. Daj mi merkantylizm. Bo zaraz tu pęknę. Chciałbym, żebyście stworzyli mi tutaj subjecta, który będzie się nazywał nie Zaporoże, bo to brzmi źle, ale Kijów. Tak, tworzycie. I teraz tak. Chciałbym, żeby... Jak mogę oddawać subjectowi te prowincje? Jak jesteś na poziomie prowincji, to możesz chyba dodać pod autonomią. Tak mi się wydaje. Pod autonomią. Return province. Po prawej? Tam nie powinno być? Nic nie widzę. A stworzyłeś subject czy client state? Subject. A w dyplomacji? To sprawdzę w dyplomacji. Covered actions, gdzie to się zawsze dodawało? Albo wiesz, że to może być w subject interaction. Grand province, nawet widzę. Subject interaction, tak? Tak. Subject, Kijów, interactions, grand province. Chciałbym, żebyście mieli prowincję tą. Proszę. Okej. Okay. Chciałbym, żebyście mieli to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Ponieważ chciałbym, żebyście mieli także inne prowincje, drodzy przyjaciele. Na przykład... Chciałbym, żebyście mieli Połtawy. O! Chciałbym także, żebyście mieli... Drodzy przyjaciele z północy... Chciałbym, żebyście mieli jeszcze jedną prowincję, która nazywa się... Pereslia, czy jakoś tak. Okej. Okay. Teraz tak, jak wygląda skorowanie tych prowincji? Czy mnie stać na korowanie? Stać mnie. Oto rozpoczynamy operację korowanie tutaj. O! To sobie skorujemy, bo to już byłoby za nich za dużo. I przechodzimy na kolejną technologię dyplomatyczną? No, chyba tak. Estate'y żądają nowych ziem, my im te ziemię damy. Dajesz estate'om ziemię? Muszę. Od początku gry nikomu nie dałem ziemi. No i tyle. No i tyle. Lecimy? No, ja już otrzymałem. Dobra. Kijów tutaj rozrósł się, jest duży, to jest mój wasal, jakby ktoś nie wiedział. Jest pięknie, jest ładnie, jest cudownie, Krym rośnie w siłę, ale Krym ma też inne problemy. Ma problemy takie, że nie mamy powera. I to troszeczkę niepokoi. Dlatego Krym musi podjąć bardzo znaczące kroki. Przede wszystkim musi zmasakrować, o właśnie, tych, którzy ukradli mu jego etniczne ziemie, czyli Afganistan, który w koalicji przeciwko mnie został sam. Jeszcze się upewnię. Tak, konkretnie sam. Biedny Afganistan. Gdzie jest tutaj teraz mapa tych koalicji? Tyle lat gram, co z tego mam? To żebyś wiedział, bo... Tyle lat gram, tu i tam. Grałem pop, grałem jazz, grałem rocka. Dobra, declare war. Idziemy po kory mojej marchi, bo to tak nie może być, że moja marchia jest bez korów. Coś zrobiłem źle. Powinienem wypowiedzieć ci wojnę za tego insulta.
Wypowiedz. Nie. Litwa nie, już nie jest moim rywalem. Stwierdziła, że no wiesz, stary, no. Znaczy ogólnie, no stary, wiesz jak jest, nie? Tak stwierdził Kijów mniej więcej. Coś w ten deseń. Ojojoj. Mogę wybrać nowego wasala w takim razie. Dzień Boże, nowego rywala. Czyli nowym rywalem będzie... A cóż to? Luz 10 piet. Nowym rywalem będzie... Uwaga! Pola jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Halo, halo, halo. Gdzie to się ustawiało? Aha, tutaj. Tylko, że się zjebałem było. Wojnę, powiem ci, dobrze. Tak nie, mogę, nie mogę podczas wojny rywala ustawić. No co za smutek. Eś, cholera, zapomniałem o sojuszu z otomanami. No dobra. A sojusz z tymi? Z Hiszpanią? Jak tam? No, może i byłby możliwy. Wciąż nie wiem, jak ten influence zmniejszyć, wiesz? No, nie mam bladego pojęcia. No, on musiał być poniżej 60, żebym ja mógł wziąć te decyzje, żeby ich wygnać. No, ale nie mogę. No, jak w mordę strzelił, nie mogę. Eventy najczęściej. Nie przyznawanie im ziemi. No, jestem trochę składowych na to. Zyskają influence. Ach, 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 ach. Chyba wiem, w czym był problem. No ale dobra, czy mogę... Co to jest napisane o tym influence w ogóle? Co to jest napisane? An estate influence is the power they wield in the country. A high level of influence will increase both of the benefits provided by the loyal estate and the penalties suffered from a disloyal one. An estate whose influence increased to more. Aha, no ale nie napisali, co zrobić, żeby mimo wszystko... Hmm. 10% base. Number of cities 40%. Czyli, że jak ja bym teraz tutaj po prostu stwierdził, że a chuj wam w dupę, tak? Czyli usunę im teraz tutaj kilka tych, to ich influence powinien spadać, tak? A sprawdźmy. A dobry, a jolo. Nie będziecie rządzić w moim kraju. Sio! Idźcie sobie. Mogę zyskać 10 prestiżu. Mogę stracić. Dobra, zyskam. Taka śmieszna wojna, w której nie biorę udziału, a i tak wygrywam, bo moi wasale się biją. Śmieszny. No. O! Ej, to działa! Co? To działa! Trzeba im zabierać ziemię. Dobra. No, na przykład. No. Szybko. To nie są wasze. W ogóle was, wy głupie gałgany. Ja wam dam. Oddawać moje prowincje. Oddawać je. Jesteście źli i dobrzy. Nie będziecie teraz tutaj u mnie rządzić. O. Nie ma takiego rządzenia. Dokładnie. Oddawajcie moje technologie. Mogłem to zrobić przed... A, dobra, nieważne, teraz ale mnie wyzywają w komentarzach do mojego gałgaństwa. No dobra, ale... Potem ktoś pytał, w ogóle napisał w komentarzach, tyle gra, a nie wie jak... Nie wie jak coś się robi. I to napisał w komentarzach pod filmami, które nagrywaliśmy w 2 dni. Tyle gra, 2 dni. 2 dni gra i nie wie. Oto. A to ci gałgan. No kto by tak pomyślał, taki gałgan. Zabrałem im prowincję. Nie będziecie pluli mi w twarz. Pod ludzie. Nie będzie Niemiec, pluj nam w twarz. Nie rzucim Krymu, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród. Dokładnie, królewski szczep piastowy. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Ładnie, co? Harmonika? Gdzie jest moja harmonika? Dawaj ją. Czy można na harmonice zagrać to? Polski my naród, polski ród. Starczy, bo będą potem hejtować. Czemu? Bardzo ładną piosenkę zaśpiewaliśmy. Pieśń, rzekłbym nawet. Pieśń.
ale oczywiście i tak będą potem mówić jakieś tam antynacjonalistyczne świnie, że tak naprawdę to osoba, która napisała tę piosenkę, to się wstydziła za to. Ma to tę piosenkę sobie, Boże, jak ona się nazywała? Nie, kurwa, chcę mówić Konopnicka. A nie Konopnicka, nie Konopnicka. Rota jest... Konopnickiej. Konopnickiej, dobrze. No, dokładnie, dobrze. Głowa mi przestała działać przez chwilę. Że ona się wstydziła, że ma to pod wpływem emocji, no tak, jasne. Hejtujcie dalej. Komunistyczna propaganda. 63% dalej. Dalej kontrolują za dużo prowincji. No to sio, nie będziecie kontrolować prowincji, sio, żadnych prowincji nie kontrolujecie, sio, wypierdalać z mojego kraju, podludzie. Przepraszam za używanie brzydkich słów, wulgarnych wręcz, ale no tak trzeba to robić, do tego są oni, bo to co tutaj się dzieje, to oboła pomstę do nieba. O, nielojalni jesteście, tak? Nielojalni, ja wam dam nielojalność, gówniaki zaraz. Wszystkie prowincje oddawać, wszystkie. Mogę jakoś masowo, w ogóle jest jakaś mapa może tych? Tych czych? No tych, no, żeby sprawdzić jaka prowincja do kogo należy. To znaczy? Estate'ów, mapa estate'ów. Jest mapa estate'ów. No która? I to jest jak political? Jest, no, jest. Znaczy zobaczcie zaraz, tam nie pamiętam do końca jak to było. Barcelona. Gdzie są Victory Cardsy? O, jest chujały jest ten Victory Cards mój następny. Jaki jest? Flandria, wiesz. Jest tak z dupy ta Flandria, bo musiałbym jednocześnie pojechać Austrii i Niderlandy. Austria to jest nie do ugryzienia, bo skurwysyny mają tą pieprzoną ligę. I teraz jeżeli chcesz ich zaatakować, to powiadasz wojnę całej lidze. Oj. No, wkurwiające dosyć. Dobra. Wypierdalać z mojego kraju. Bunty, ale mam wyjebane. Wypierdalać. Zaraz będę wolny. Jezus, powstają wszędzie. Chuj, przeżyję to. Muszę dobrze. Teraz co zrobić, żeby... Fever Rebels dan jeden. Dobrze, teraz to ich wszystkich zmasakrować i jesteśmy w domu. Dobrze. Frajemy, Jezus, jak powstali masowo. Mówią, że nie ma takiego bicia. Co ty nam prowincję zabierasz? A zabieram. Ja wam demokrację wprowadzę w tych murzyńskich prowincjach. Największym błędem było wam dawać te prowincje. Gałgany. Zniszczę was. Wszystkich. Dobra. Wpływ tych już jest ogarnięty, Ignacy. Teraz tylko... Tak? Dobrze. Teraz tylko wziąć ich, zmasakrować i będę mógł wziąć decyzję, która zabierze mi milion stabilności i uratuje mój naród przed totalnym murzyństwem. Brzmi jak dobry plan. Co trzeba przyznać. Dobra. Coś powiedział na dużą wojnę światową? Nie teraz. Chcesz się przyłączyć? Nie, jakoś tak teraz mam 20. Otomani, Francja i Krym na Hiszpanię, Portugalię i Milan? Nie. Może jednak? Nie, jakoś tak nie. Wiesz, jakoś tak nie czuję tego, że... Serio? No nie, jakoś tak. Dlaczego nie? No jakoś tak, nie wiem, mam może 40 tysięcy buntowników w kraju. A. Tribesy mówią mi, wojna plemion! Jeżeli ktoś grał w grę przeglądarkową plemiona, to już wie o czym to było, właśnie o tym. O buntach? O buntach w Krymie. Tutaj jest wojna plemion. Tribesy idą, mówią, nie, ty w gałganie, ty będziesz nas wyganiał z naszych etnicznych ziem, tak? Jak wy mi murzyńskie technologie wprowadzacie, to tak. Nie będziemy strzelać, będziemy się bić Żydami. No ale, panowie. No strzelać nie kazano. Dokładnie. Gdzie jest mowa fortów? No jest gdzieś tam. Właśnie szukam. Okej, dobra. Zakrójcie ich, dacie radę. Wierzę dobra. W was dobrze. Kolejna bitwa wygrana. Dociskajcie. O Boże, skąd oni mają nagle te siły? Pół kraju mają okupować. Matko. Piękny pomysł. Genialny pomysł wprowadzić... Co ty zrobiłeś? To, co trzeba było zrobić. Czemu zaatakowałeś Hiszpanię? To, co trzeba było zrobić dawno temu. Ty się dobrze czujesz? Dokładnie tak. Ty się dobrze czujesz? Ty... Z bani chcesz? Dobra. Zniszczę cię. Łomatko bosko. Łale buntowników. Ale ja to przeżyję. Ja uratuję mój naród. Uratuję mój naród!
O matko boska. Może być problem z ratowaniem tego narodu. Czemu? No, trochę tych buntowników się zrobiło. Ale ja dam radę. Ja dam radę. Ja udowodnię, że nie! Lidera mi tu dajcie, żeby... Dobra, chuj. Chuj, zginiesz. Może jakbym jeszcze nie prowadził tej głupiej wojny z Baluchistanem. Ale oczywiście byłem mądry i stwierdziłem, a co, ja nie dam rady? Ale ja nie dam rady, no gdzie? Dobra, upadam w swój kraj, ale spoko. Taki był plan. Jak do tego doszło? Ciekawe. Ciekawe zagadnienie. Milan dostał wieb w górach. Jak ich zaatakowałem. Spokojnie, niedźwiedziu, spokojnie. To wszystko jest zaplanowane. To wcale nie jest tak, że upadasz. A upadasz? Tak trochę. Ale tak serio? Ja jeszcze żyję. Trochę matko, się martwię. Persja, nie! Persja raczej... Dlaczego... Chciała ci wojnę? Nie, Persja ma bunty. Normalnie bym jej pomógł, ale... Dobrze, Baluchistan, masz szczęście. Ja... Afganistan, masz szczęście. White Pi... A nie chcesz White Pi... Jeszcze Warriors do need... To wiesz, pamiętaj, że złe eventy idą w parach, nie? O matko, event ciągnie event. Ile to będzie ten Religious Zeal? Jezus Maria. No, idzie się znowu. No tak się nie robi. 30 tysięcy mutowników, litości. Łomatko bosko. Łomatko bosko. Boże mędy mam. Dobra. Dobra. Gdzie jest jakiś lider? Tu jest, dobra. Dajcie takiego lidera. Dobra. Ale tym razem zmasakrujcie ich do końca. Najgorsze z tymi buntownikami jest to, że to nie jest tak jak z zwyczajnym buntem, że oni znikną po bitwie. Mhm. Tylko oni uciekają. A ja muszę ich gonić. Dobra, Milan, już nie ma manpowera. Dobra. To wygrana. Ja im dam kontrolować mój wspaniały naród. Jak będę musiał, będę proponować. Chcę prowadzić wojen światowych. Dobra, Afganistanie, spisujemy, bo ja widzę, że tutaj nie ma sensu z tobą walczyć. Co ty chcesz? Nie no, kurde, za dużo chcesz. Cholera jasna. To aż tak się źle dzieje w twoim państwie duńskim? Czyli no... Powiem tak, jakby nie buntownicy, byłoby dobrze. Tylko ci buntownicy, trzeba coś z nimi zrobić. Dobrze. Pożyczka wzięta, spokojnie, niedźwiedziu, to był plan. Zmasakrować i będzie dobrze. Mhm. O kurwa. Głupki. Dobra. W górach mnie zaatakowali, dostaną taki wieb zaraz. Dobra. Nienawidzę toczyć wojnę na 30 frontach. Jezu, jak ja tego nienawidzę. Właśnie to robię. Ja też. Jezus, ta 30-tysięczna armia buntowników trochę mnie przeraża. Trochę się cykam. Nie ukrywam. O matko, jeszcze ci buntownicy w tym... Ach, gówniaki! Zmasakrujcie ich, błagam, do końca dobijcie! Nim złoży jaja. Proszę was, błagam was. Nie cykajcie się. Nie bójcie się podejmować świadomych decyzji. Dalej. Kilkazjan separatist. Nie teraz! Dobra. Co to? Nie! Nie idźcie tam! O, Kijów kurwa. Nie! Kijów nie idź tam! Kijów nie! Zginiesz! No i zginął. Smutna sprawa. Dobra.
Mam przewagę liczebną. Mam. O, Polska przyszła. Polska ci pomaga? Nie. To jest ten moment. Okej, okay, kolejny bunt zmasakrowany. Polska przyszła i Otomani. Wygląda na to, że jest po Hiszpanach. Jak to zginął lider? Teraz? Naprawdę? Tuż przed bitwą zginął lider? Naprawdę? No pani Basiu! Czemu wszystko przeciwko mnie? Czemu? Zmasakrujcie ich, dacie radę. Spokojnie, oddychajcie spokojnie. O kurwa, w Bernie rewolta. Bez sensu. Dobra. Z iloma buntownikami ja już walczyłem. Żebyś to widział, Ignacy. To jest przerażające, to jest przerażające. Zmasakrujcie ich! Dacie radę, dacie radę. Dobrze. Dobrze. Więcej najemników. Damy radę. Mhm. Przepraszam, że w sumie przestałem mówić, bo się tak skupiłem na graniu, że zapomniałem, jak się mówi, wiesz? A ja tutaj upadam? Serio? Ale jest też tak chujowo u ciebie? Spójrz na mój kraj. Nie mogę, nie mam czasu. Poczekaj chwilkę, spauzuję. Co? Może przyjrzymy się kilku rzeczom, co? O kurwa, faktycznie. A to od czego ci się tak stało? Od tego wielkiego zabrania Litwy? Nie. Byłem tak inteligentny, że stwierdziłem, że estej, ty wypierdalaj z mojego kraju. Nie, chyba nie. Chyba ty wypierdalaj. No, ale dam radę raczej, dam radę. Tak? Opanujesz wszystko? Tak, raczej opanuję. Poza tym widzę, że mamy 22 minuty odcinka. Okej, okay, dobra. To jest dobry moment, moi drodzy. No ja spróbuję zabrać tyle, ile się da Hiszpanii w tej wojnie. Myślę, że region Aragonu uda mi się zabrać. Taki mam plan. Więc co, ja bym Ignacy, byście wy ze mną budzić, wiecie? Na razie. A to była Europa Universalis 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.